prawdziwą radością chciałem wręczyć dziś dyplom z tytułem magistra sztuki Danielowi Olbrychskiemu. Siadajcie, dzieci, kochani. Andrzej, nie będzie tak długo, ale jednak siedzicie. Andrzej Wajda o rekordach, tak, bo pan premier powiedział, że marzył, żeby być aktorem. Ja nie marzyłem, ja właśnie marzyłem bić rekordy, marzyłem być wyczynowcem. I tak się w tej chwili rozglądam, co by tu jeszcze pobić, jeśli to można nazwać, jak Wajda mówi, rekordem. No, na pewno nie będę bił rekordu matrymonialnego rektora Andrzeja Łapińskiego. Tego jestem pewien, chociaż podziwiam i życzę mu wszystkiego przy okazji najlepszego. A chciałbym też powiedzieć, że nie zgadzam się całkowicie z przedmówcą, który tak wam straszył, jak będzie ciężko. To jest wspaniałe studiować w tej uczelni, a jeszcze piękniej potem jest uprawiać ten cudowny, wesoły, szczęśliwy, radosny zawód. Macie naprawdę Pana Boga za nogi złapaliście, że coś tak pięknego przyjdzie wam przeżywać w murach tej szkoły. Już wam zazdroszczę. Może też dlatego ten magisterium też postanowiłem, bo się poczułem młodszy. A potem jeszcze daj wam Boże, jak najwięcej za tą radość będą wam płacili. Wszystkiego najlepszego. I matka mi mówiła po Mickiewiczu i to jak gdyby jest mottem tego wszystkiego i dla mnie, i dla was, i dla wszystkich nas. Co powiedział Mickiewicz? W życiu trzeba koniecznie coś ścigać. Ideę, miłość, a czasem nawet i zająca. Naprawdę, na przykład ja się wzruszyłam. Uważam, że zrobił fantastyczną rzecz. Nie musiał, a jednak zrobił. Dokonał czegoś na miarę swojej walecznej natury. Pokazał, nawet myślę, pewnemu pokoleniu, że warto robić rzeczy, które wydają się już niemożliwe, nieopłacalne, niepotrzebne, a jednak po prostu warto walczyć dla samej walki. I tutaj muszę powiedzieć, że Daniel po prostu wykazał się niezwykłą konsekwencją swojego życia, swojej natury, a poza tym to, co mnie dzisiaj ujęło, to jest rzeczywiście taka skromność jego wypowiedzi, bo muszę powiedzieć, że z tej skromności, z tej właściwie tą niewielkiej właśnie wypowiedzi wynika, że się bardzo wiele nauczył, bo myślę, że wiele lat temu, gdyby miał wygłosić takie przemówienie, trwałoby ono dużo dłużej, byłoby znacznie bardziej efektowne, natomiast teraz już nie musi. I to się czuje i naprawdę bardzo, bardzo serdecznie gratuluję. Czuję się poruszona i wzruszona tym, że Daniel to zrobił. Jak to było? Jak wyglądała obrona? Jaki był temat dokładnie pracy magisterskiej? Tytułem pracy było granie wierszem w klasyce, z pamięci to, granie wierszem klasyki polskiej w teatrze i na scenie. Na podstawie moich 50-letnich doświadczeń aktorskich. To jest niełatwo po tylu latach zdawać egzaminy. Wie pan, jakbyśmy mieli dzisiaj maturę zdawać, to nie wiem, co by było. Wszystko w swoim czasie. No, brawo, że zrobił po tylu latach. Mówię o tobie. Częścią wiedzy się dzielę z tobą. Jest od razu wściekły. Ale pan grzecznie zdał dyplom magisterski. Ale oczywiście, ja. Ja napisałem w swoim czasie. 47 lat czekać, żeby zrobić magistra. No to trzeba. No ale jest wyjątkowo niezdolny. Teraz doktorat będzie.
teraz doktorat, no to już to za magisterium 47 lat, to doktorat chyba z 150 będzie pisał.